Siemaneczko wszystkim, z tej strony Arturo i zapraszam was na kolejny odcinek z Monkey Island 2. Mamy trzeci rozdział. Dotarliśmy w tej skrzyni właśnie w to miejsce. Gdzie my jesteśmy? Nie wiem. Gdzie my tu możemy iść teraz? Do skrzyni? Nie. Może na prawo. Okej. Idź do korytarz. No dobra. Wow. Drewniane znaki, uszkodzony znak. Tunel wstecz. Przybity znak. Dobra, pójdziemy do tunel. A to co to znowu? Kościaste paskudztwo. Czyżby to miała być jakaś zagadka? Głowa u góry, nogi na dole. Głowa na dole. Nie wiem. Cela. A, Wally! Odnalazł się. Wszystko w porządku? Jak się wisi? Dobrze wyglądasz, zrzuciłeś parę kilo. Wpadłem się tylko przywitać, no to na razie. Jak się wisi? Mapa, Wally. Co z mapą? Muszę ci się do czegoś przyznać, jeśli chodzi o twój monok. Cofnij się, wyważę drzwi. Okej, zapytajmy się go o mapę. Dinki. Muszę ci się do czegoś przyznać, jeśli chodzi o twój monok. Powiemy mu prawdę? Powiemy. Cofnij się, wyważę drzwi! Mógłbyś przestać się bujać? Drażni mnie to! Okej, czyli musimy znaleźć klucz. Jest na końcu korytarza. Ale gdzie? A wejdziemy do tego tunelu wstecz. I zaraz, to są jakieś znaczki. Pierwsza zwrotka. Kości czaszki łączą się z kośćmi żeber. Kości żeber łączą się z kośćmi biodra. Kości biodra łączą się z kośćmi ręki. Kości czaszki łączą się z kośćmi żeber. To chyba to. Może
Możemy to użyć, podnieść, pchnąć. Okej. Co tam było na drugim? Kości ręki łączą się z kośćmi czaszki. Kości czaszki łączą się z kośćmi żeber. Kości żeber łączą się z kośćmi nogi. Kości ręki łączą się z kośćmi czaszki. O co w tym chodzi? Tu jest jakiś znaczek, ja nie widzę dokładnie. Może to i to. Kości ręki łączą się z kośćmi czaszki. Może to. Nie wiem. Nogi łączą się z kośćmi biodra. Aha, chyba wiem. Nie wiem, czy dobrze poszedłem w ogóle za pierwszym razem. Ale może uda nam się gdzieś dostać. Kości nogi łączą się z kośćmi bioder. Kości nogi... Kości nogi... Nie ma tu czegoś takiego. Tu jest. Kości nogi łączą się z kośćmi bioder. Biodra łączą się z kośćmi ręki. Ręka łączą się z kośćmi czaszki. Nie wiem, chodźmy tutaj. Zaraz, przecież ja już jak tam wszedłem i tu wyszedłem? Może od początku. Kości czaszki łączą się z kośćmi żeber. Kości żeber łączą się z kośćmi biodra. Biodra łączą się z kośćmi ręki. Czaszka żebra, żebra biodra, biodra ręka. Czaszka żebra, żebra biodra. To? O, udało się. Nie wiem jakim cudem, ale się udało. Ogromne zamki, wielkie drzwi. Możemy je pchnąć, otworzyć? Aha. To taka kryjówka. Klucz wodo do więzienia, no proszę, znaleźliśmy. Ups. Przecież to leczak. Przyjechałbym szybciej, gdybyś zostawił jakieś namiary. Kurde, wdechę mi poszło. Nie pluj mi w twarz. No właśnie, ja też zauważyłem, że jak on mówi, to strasznie pluje. Gdybym tylko mógł sięgnąć do mojego pasa z narzędziami. Nie pluj mi w twarz. No dobra, no to wisimy sobie z Willy. Thank you.
normalnie jak w pile. Co robi ta świeca? Co się stanie, jak worek spadnie na mięchy? Jak ołowiany pocisk ma trafić w balon? Dlaczego przygodówki są takie drogie? Co robi ta świeca? Dlaczego mnie po prostu nie zastrzeliłeś? Holi pano, miałem chwilę temu z miliony pytań. Okej, porozmawiajmy sobie z nim. Kocham cię, stary. Podrapiasz mnie po nosie. Jakieś genialne pomysły. Mam co do tego złe przeczucia. Kocham cię, stary. No dobra. Czyli tu mamy balon. Tarcza. Koło śmierci. Świeca. A spróbujemy użyć tego na to, może będziemy mogli na to napluć. Spluni, pluwaj, wypluj, glut, prysk, flegma, tfu, chrząknij, opluj. Może spluniemy na to. Fuj. Okej. Dlaczego to zawsze trafia Wally'ego? Dobra, czyli na to nie możemy. Na balon? No jednak nie. Tarcza. Okej. Płomień zgaszony. No dobra, jak oni się uwolnili, skoro wisieli na tym? Jest jakiś włącznik światła? Okej, mamy zapałki. Aha. Dynamit. No nieźle. To się Guybrush wysadził. A co się stało z Wally'm? William Wally'm. O, i mamy rozdział czwarty. Wyspa Dinky. Naprawdę on leciał kilka godzin? Wstawaj!
Co to za papuga w ogóle? Butelka. Co my tutaj mamy jeszcze? Kieliszek do Martini. Tu też coś leży, widzę. Łom. Okej. Co to za papuga w ogóle? Możemy z nią porozmawiać? Nie. Destylator. Ktoś tu bimber chyba robi. Możemy użyć tej butelki na wodzie. Aha. To może kieliszka. Aha. Kieliszek wody. A jak mamy zdjąć kapsel z butelki? O. No dobra, to zdjęliśmy kapsel. Co, możemy się teraz napić? O, jakiś gości tu jest. Cześć Herman. Herman Tretu, co ty tutaj robisz? Tutrot. Jak to czekałeś? Zawsze wygadujesz takie rzeczy. Chcesz mi powiedzieć, że twoje całe życie było jedynie preludium do naszego dzisiejszego spotkania? Co teraz, gdy już tu jestem? Co tutaj robisz? Przecież mówił, że czekał na nas. Tutaj, na plaży? Jakiego rodzaju filozofii uczysz? Ilu masz studentów? Nauczysz mnie filozofii? Koła co? Naprawdę? Brązowy, niebieski, leśny, zielony, czerwony. Leśny, zielony. Brązowy? Lawendowy? No to jaki ma kolor? Ciemnobrązowy? Karmazynowy? A? Niezupełnie, czyli coś... Może czerwony? Siena palona. Siena palona umbr? W ogóle, co to są za kolory umbry?
Nie no, chyba się poddaję. Czy tak możemy w nieskończoność, czy coś się w ogóle wydarzy? Nie wiem. Dobra, poddaję się. A jak nie znam odpowiedzi, to co? Beczka. Możemy ją otworzyć. O! Mamy krakersik. A dajmy ją tej papudze. Na wschód, czyli... A chodźmy na zachód. Na wschód od dinozaura. Możemy obejść tą wyspę dookoła. Co to jest? Krokodyl? Torba. Okej, coś tam wypadło. Budka? Jaka znowu budka? Pudełko mieszanki do krakersów. A dolejmy tutaj wody. Okej, mamy kolejne dwa krakersiki. Zanieśmy je tej papudze, może da nam jakieś inne jeszcze podpowiedzi. No bo czemu nie? Skieruj się na północ od dinozaura do sterty kamieni. To X? Co to jest X? No dobra. Dinozaur, północ, X. Tyle zapamiętałem. Mówiła, że mamy się udać na wschód. O, jakaś skrzynia i linia. Ale mamy łom przecież. Wow! Dynamit. Okej, tu chyba nic więcej nie ma. Dobra, idziemy na wschód. Według zaleceń papugi. Okej. Jest dinozaur. Teraz na północ. Dobrze mówię w ogóle? To X na wschód? Mam dziwne wrażenie, że kręcę się w kółko. Aha. Jak ja nie lubię takich labiryntów w dżungli. O! Budka telefoniczna. Możemy zadzwonić do kogoś? Hej! Jedi. Lucasfilm Games. Zgubiłem się w dżungli na wyspie Dinky w Monkey Island 2.
kiedy zostanie wydany The Force. Dobra, kto wpadł na ten durny kawał ze świeczką? Zgubiłem się w dżungli. Okej, nie będę gadał z tą gościówką, gościem. Przecież my się cofnęliśmy. To nie o to nam chodziło. Dobra, jeszcze raz. Chodźmy do góry. Mam nadzieję, że nie zabłądzę. Ale dinozaur był z prawej strony. To jest jakiś delfin? Wtedy poszliśmy tam, no to teraz chodźmy tu. Nie, no dobra. W tym momencie zakończymy sobie ten odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym. Tak więc trzymajcie się, do usłyszenia, piąteczka.